3, 2, 1 i jesteśmy. Dobry wieczór, moi drodzy. Godzina 20, sobota, czyli czas na obiecany czat z Vanjim. Witam Ciebie, Vanji, bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Cały ten live chat to oczywiście pomysł Lotto Superligi i Totalizatora Sportowego, właściciela marki Lotto. To są nasze miliony sposobów na nudę. Vanji, no muszę Ci zdradzić, że mnóstwo pytań przysłali już internauci, kibice w prywatnych wiadomościach, także myślę, że następna godzina to będzie moc pytań do Ciebie. A ja tylko przypomnę, że cały czas pod tą transmisją na żywo możecie cały czas zadawać pytania do Vanjiego. Na pewno je zadamy i Vanji z pewnością na nie odpowie. Pierwsze pytanie, Vanji, które zawsze zadaję, to to, jak Twoje zdrowie w czasach pandemii? Czy wszystko w porządku? Oczywiście siedzę bardzo grzecznie w domu i staram się nie wychodzić za dużo oprócz jakichś zakupy, więc trzymam tak jak nasz rząd dali nam takie zadanie, siedzenie się ten stay home, więc zostań w domu, tak jest. Więc ja tak to dokładnie tak robię. I bardzo też się boję te chorób, nie lekceważ, więc jestem zdrowy i bardzo nawet. To najważniejsze, pewnie już apetyt na trenowanie i na granie przy stole jest ogromny. Oczywiście, już no ręce swędzą już i potrzebuję tego. Wiem, że na przykład jak w czasie wakacji mamy luz, ale kiedy chcę pograć, to pójdę obojętnie gdzie, czy z kimś można pograć, ale tutaj teraz większość hal zamknięte, wiem, że niektóre zawodnicy trenują sobie w garażu, czy trenują tam z kimś, tak, na małej hali. No w tej chwili u mnie wygląda tak, że no, siedzę w domu, na razie trochę sobie w domu poćwiczę takie przesiady, pompki albo na spacer, więc no nie trenuję po prostu. Ile czasu zajmie Ci przygotowanie takiej formy, jeżeli te sale już zostaną otwarte, bo w końcu otwarte zostaną? Ile będziesz czasu potrzebował, żeby dojść do formy? Myślę, że technicznie 2 tygodnie, ale fizycznie myślę, że potrzebuję trochę więcej czasu, tak, no 3 tygodnie do miesiącu. Czyli tak jak wspominał Kuba Dyjas, miesiąc powinien wystarczyć, to kolejna odpowiedź, która się pokrywa. Mamy pierwsze pozdrowienia, Vanji, dla Ciebie od Mariusza Dudzińskiego, Andrzeja Cieślaka i Tomasza Godlewskiego. Pierwsze pozdrowienia specjalnie dla Ciebie. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy również Natalię Bajor, która ogląda. Pozdrawiamy Wojtka Krząszcza z 500. Pozdrawiamy Jarka Klamuta i życzymy mu 100 lat z okazji urodzin. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego najlepszego. Tak jest. No, Tomasz Godlewski mówi, fajna koszulka, też taką otrzymałem od menadżera. No. I love Bajlidy. Tak jest, no i to ciekawy wątek poruszyłeś, bo kontrakt podpisany, to już będzie 5. sezon, jak będziesz występował w Białymstoku i 2. jako grający trener. Jak oceniasz ten zespół, tą drużynę, jak się czujesz w niej? Czuję się bardzo dobrze w tej drużynie i ta relacja między mną z trenerem, czy ten z menadżerem, czy z prezesem klubu, czy z zawodnikami, z trenerami jest bardzo dobrze. No, w każdym bądź razie ja w każdym klubie czuję się dobrze i no chyba wszyscy mnie lubią.
Jak to widać na meczu w Jarosławiu czy w Grodzisku, zawsze bardzo gorąco mnie wita i żegna po meczu, więc tutaj w Białymstoku tak samo dobrze się czuję. Cel na ten sezon to pewnie była walka o play-off, ale ten sezon niestety został przedwcześnie zakończony. Wiemy, że ty podpisałeś kontrakt, że w Białymstoku zostaje Liungin. Czy coś jeszcze więcej możesz zdradzić? Masz jakąś wiedzę, kto jako trzeci, bo Przemek Walaszek podpisał kontrakt z Toruniem. Tak, na ten temat nie mogę, znaczy mogę, tylko że ja nie wiem, jako trzeci zawodnik. Już tak pod koniec lutego już mieliśmy no, taką sytuację koronawirusa, więc marzec już nie graliśmy. Jesteśmy w trakcie szukania zawodników, więc tutaj też jeżeli ktoś ogląda i nie podpisał kontrakt, zawsze można do mnie czy do menadżera zgłosić i zawsze można rozmawiać. Natomiast no, jeszcze nie mamy trzeciego zawodnika na przyszłym sezonie. A Wandzi, z Twojej perspektywy, jak ten rynek transferowy wygląda? Bo zawsze wiadomo było, że luty, marzec to ci zawodnicy kontrakty mieli już uzgodnione, podpisane, a teraz w związku z tą pandemią koronawirusa są jeszcze jacyś zawodnicy wolni na poziomie, którzy zgłaszają chęć do gry? Chodzi o zawodników, zgłaszają do klubu, tak? Tak, Szukają o ten klubu. rynek transferowy, dokładnie tak. No, myślę, że tak. Myślę, że sporo zawodników jeszcze nie mają kontraktu. Jeszcze, no, niektórzy podpisali już w styczniu albo luty, a niektórzy czekają klub, więc każdy klub jest inna sytuacja. Akurat u nas tak w klubie podpisuje kontrakt w styczniu, luty, a numer 3, no jak znam Piotka Achima, to on czeka na dobrą ofertę. Ktoś już nie podpisuje, to wtedy wykorzystuje tą sytuację i No, wtedy podpisuje. chyba że tak jak pokazał w tym sezonie, najwyżej sam zagra na trójce, bo coś jeszcze pamięta. No to też jest chyba, no myślę, że Pużet też nam nie pozwala tak w Grodzisku czy tam Działdowie, Jarosławiu, taki zawodnik, taki równy. Dlatego Piotrek też bardzo zależało, żeby Walaszek grał, to też wychowankiem klubu. No czasami jak Walaszek jest chory, ma kontuzję, to wtedy on sam zagra. Okej, dobrze, Wandzi. Przechodzimy do pytań, bo już pierwsze pytania się pojawiają. Pierwsze od Kuby Dyjasa. Kogo najbardziej obawiasz się w przyszłym sezonie w Lotto Superlidze? No na pewno na pewno nie dej. Na pewno nie dej. No, ratuję. No, wiem, że Kuba przychodzi Do Polski. do Polski, tak, do Działdowy. I na pewno ten skład jest bardzo mocny i Kuba ostatnio też pokazał świetną formę na te międzynarodowe turnieje. Więc też obserwuję i widzę takie małe rzeczy, które Kuba zawsze miał problem. Poruszanie się na przykład przód, tył. Dużo postęp i jakość gry poprawił. Więc no, będzie na pewno duży, taki mocny przeciwnik moje. No, Kuba Dyjas był też gościem czata i tam powiedział właśnie, że za czasów gry w Superlidze no, z tobą mu się bardzo ciężko grało, także będzie okazja do rewanżu i na pewno stworzycie fajne widowisko w przyszłym sezonie.
Pora zatem na takie pytania mocniejsze, bardziej poważne. Artur Gwizdon, z jakim zawodnikiem w tym sezonie miałeś największe wyzwanie? Największe wyzwanie miałem chyba z Kolejem. Z Kolejem i z tym Han Chiao, z Jarosławiem. Bo z Kolejem już chyba dwa razy przegrywałem i z Han Chiao ostatnio przegrałem 3-0 bardzo gładko. Do 3, do 5 czy do 6. W ogóle nie miałem koncepcji, jak z nim grać. No i a Kolej też jest bardzo dobre formy miał w tym sezonie i był pierwszy ranking, przegrał jedną grę z Gionisem. Więc no bardzo zależało, żeby pokazać, że jestem dobry, że mogę wygrać z numerem 1 rankingu naszej Superlidze. Dobrze, kolejne pytanie od Tomasza Godlewskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. On z kolei pyta o najtrudniejszy mecz w całej twojej karierze i ten mecz, który najbardziej pamiętasz. Najbardziej pamiętam, to przypominam mecz z Wajangiem w 2012, wejście na olimpiady. To jest albo być, albo nie być. I Wang Yang wtedy już był, grał w rosyjskiej lidze, już pokonał Samsonowa, Owczarowa i takich różnych zawodników. I nie znałem go dobrze, więc no, ten mecz bardzo się obawiałem. No zazwyczaj dobrze gram na obrony, ale Wang Yang gra taki bardzo no, specyficzny styl. Z backhandu robi dużo takie zamieszanie, cięty pusty, broni i z forehandu atakuje bardzo agresywnie. No i prowadziłem 3-0 i zrobił się goląco 3-2 i on prowadził chyba 7-5. I wygrałem do 7 ten mecz i myślę, że ten mecz było no nie do zapominania, dlatego że taki ważny mecz kiedyś grałem, 2008 rok, o wejście dwa razy z Longfistem i z moim kolegą z Chin, kiedyś grał w kadrze, reprezentował Turcji. No, przegrałem dwa razy po prostu przez psychikę. Jeżeli za bardzo chcę, to wtedy głowa z ciałem w ogóle nie współpracuje. No, 4 lata później już trochę mądrzejszy i już potrafię dużo lepiej opanować swoje emocje i myśli. Dobrze, mamy pytania od Radka Gielo z Polskiej Agencji Prasowej. Wcześniej wysłał 5 pytań, także pozwólcie, że teraz zadam je Wandrzejemu. Co wiedziałeś o Polsce, zanim po raz pierwszy przyjechałeś do naszego kraju? Zatem cofamy się trochę do przeszłości. Masz 18 lat, jesteś w Polsce. Co wcześniej wiesz o naszym kraju? Nic nie wiedziałem. Wiedziałem o Andrzeju Grubie i wiedziałem o Lech Wałęsy. Więcej tam historii o Polski w ogóle nie wiedziałem. Wiem, tylko wiedziałem, że w Europie leży się na ten do Europy. Dobrze, drugie pytanie. Czy w Chinach trenowałeś inne dyscypliny sportu poza tenisem stołowym? Tak, trenowałem pływanie rok czasu od ten wieku od 6 do 7 lat trenowałem. Jaki miał wpływ na to, że trafił prawie 20 lat temu do Polski, a nie do innego kraju europejskiego? To jest no, zupełnie przypadkowo.
przypadkowo taką sytuację, kiedy skończyłem 18 lat. W ośrodku jest tak, co roku mamy 20 dni wolnego, można odwiedzić rodziny, więc wróciłem do Tianjinu i pojechałem na trening do ośrodka, do Tianjinu. I spotkałem trener Miao Changsheng, czyli ojciec Miao Miao, święty pamięć, w tej chwili już nie jest, już nie żyje. No, spotkaliśmy się i zadał mi pytanie, czy chciałbym do Polski. Ja wtedy, gdzie jest Polska? No i więc pytał, że jeżeli byś chciał, to jutro dam ci taki zawodnik z Bundesligi, też z Tianjinu pochodzi i sprawdzi, czy jesteś dobry. Jeżeli ograsz go, to w Polsce spokojnie sobie poradzisz. Więc na drugi dzień umówiliśmy się na sparingi. Wygrałem z nim 2-0. No i trener Miał powiedział, że jakbyś chciał, to załatwimy ci do Polski i możesz w Polsce grać, profesjonalna liga. No i tyle. I tyle. Wanji opowiadał niedawno o detalach sprzętowych. Czy po zmianach w swojej rakietce jest w stanie grać lepiej, wygrywać więcej meczów w Lotto Superlidze? Czy co? Czy zmieniałem? Czy zmiana sprzętu? Tak. Oczywiście, ja w trakcie sezonu zmieniłem deskę. Jak było już te plastikowe piłki, od Stigi zmieniłem na deskę Yinhe, bo ponieważ Stiga tą deskę Clipper już nie jest, są za wolne i ta piłka czuje, że jest cięższa. Nie leci mi dobrze, więc poprosiłem prezes tej firmy Yinhe, zrobił mi taką twardszą deskę. Chyba trzeci raz trafił mój gust i wtedy zacząłem grać inną deskę i inne okładziny na backendzie. Wcześniej grałem Stigę, Butterfly, T-bar na backend, zawsze taką okładzinę nie klejące. Teraz grałem taką typową chińską okładzinę klejącą. I to daje więcej rotacje i lepsza kontrola w ręce, w rakietce. Okej, okay, czyli temat sprzętu i Twoich eksperymentów mamy za sobą. Czy Twoją ambicją jest funkcja trenera reprezentacji za kilka lat? Ciężko powiedzieć. Tutaj w Polsce trener ma jest wielofunkcyjny. Różne papiery, różne organizacje i tak dalej. Ja nie wiem, czy ja daję tutaj sobie rady. Znam mój trener w kadrze był Stefan Ryszel i Tomasz Krzeszewski. I widzę, ile oni mają sprawy do załatwienia. Czasami po treningu jeszcze siedzi wieczorem, papierowe rzeczy robi, więc ma bardzo mało czasu zająć technika, taktyka. Więc jeżeli bym trenerem, bym chciał tylko zająć techniczny. No, myślałem kiedyś o tym. Nawet chciałem być asystentem Czeszom i pomagać naszej młodzieży. Tak jak byłem w kadrze, też pomagam. Oni też o tym wiedzą wszyscy. No, zobaczymy, bo myślę, że wiem, czym jestem dobry, ale takie rzeczy organizacyjnie jestem słaby po prostu. No a to taki kraj, Wanji. Polska to papierologia, to już pewnie o tym doskonale wiesz.
Kazimierz Marszałek pyta, jak wspominasz debla z Ludkiem Błaszczykiem? Bardzo, bardzo fajnie i miło. Można powiedzieć, że mój pierwszy sukces to z Luckiem. I Lucek mi dużo też uczył takie rzeczy, doświadczenie swoje mi dużo też sprzedał. Dzięki, można powiedzieć, dzięki deblu nauczyłem się singla grać. To mimo, że są inne trochę dyscypliny, ale takie małe rzeczy, gdzie zagrać, a gdzie można dostać następną piłką, gdzie odbierać, jak serwować. No i no, Lucek trochę tam krzyczy zawsze swoje. To Czesza to pewnie doskonale wie, zawsze musi swoje powiedzieć. Też mieliśmy takie kłótnie kiedyś w Szwecji, graliśmy o medal. No mieliśmy taką kłótnię, bo cały czas mi pokazuje, jak mam grać i musi blisko stoły. Już trochę mi nerwy ten zaczęła mówić, że już więcej z tobą nie gram. Nie? I trochę się wkurzyłem. Wtedy przeciwko było Gionis i Jussi Hjuk. No i mecz 2-2 i 5-3. I przegrywamy i wygraliśmy do 5 albo do 6. No i Lucek mówi, no widzisz, musiałem cię trochę wkurzyć. No trochę na inny sposób powiedział, brzydko, ale no wiecie jak, no. Wiem, ale te nerwy mi trochę dało, agresję i wszystkie te jedynki kończące i no, trafiłem. Więc no później już coraz no, tak, większe zaufanie mieliśmy do siebie. Tomasz Godlewski pisze, jak nie wyjdzie w Polsce, to załatwimy zawód trenera w USA, jakbyś był zainteresowany. Ja jestem otwarty, więc najbardziej bym chciał, no tutaj mieszkam 20 lat, ludzie mnie znają, ja znam tych też ludzi i chciałbym, żeby Polska, polski tenis powrócił do tych czasów, jak było Leszek Kucharski, Andrzej Gruba, czy Lucjan Błaszczyk, tak, top w Europie, top na świecie. W Polsce nie brakuje talentów, nigdy nie brakowało, odkąd przyjechałem. Takie jak Tomicki, tak, Jarosław Tomicki, jak Czarniawski, mamy teraz Diaz, mamy Daniel Górak, Sushi, Kosa. To było zawodnicy mistrza Europy. No, liczyło się w juniorach, nagle znika. Też było dużo takich zawodników, to tutaj już nie powiem. I myślę, że tutaj nasz system treningu, nasz problem, szkolenie, tu jest największy. Musimy też mieć takie zaufanie do innych trenerów, też trener, żeby był doceniany w Polsce. Po pierwsze myślę, że trochę te zarobki, bo a po co nam trener, 2000 zł i to myślę, że trener jak tak dostaje taką kasę, nawet ma takie umiejętności, to nie chce po prostu sprzedać, za to nawet można w Biedronce pracować, można dostać 2000. Myślę, że tak jak w ośrodku, tak Szafranek czy Dziubański, Michał mają bardzo dużo doświadczenia, mamy bardzo dobre trenerze i żeby oni tylko, jeżeli tylko zajęli treningiem, to myślę, że oni będą świetni. Ciekawe spostrzeżenie tutaj na pewno, jeśli chodzi o szkolenie, to cały czas jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. I tutaj pan Albert Świrta pyta o szkolenie młodych polskich adeptów, to po części odpowiedziałeś, ale dopytuje o uchwyt piórkowy. Więc ja też dopytam, czy to myślisz, że jest sens, żeby szkolić piórkowców, czy żeby w grupie treningowej był piórkowiec? Co ty o tym myślisz? Szczerze mówiąc, to jest dobry pomysł.
Dobry pomysł, ale styl piórkowy grać można. Trenować też można. Ale ten styl piórkowy, jeżeli już na poziomie, powiedzmy, na poziomie pierwsza liga, powiedzmy, pierwsza liga, jeżeli chce przebić do Superligi, to jest tyle takie małe rzeczy, które myślę, że w Polsce trenerzy nie mają doświadczenia, żeby szkolić. Na początku myślę, że jest ok, bo to są bardzo podobny styl do europejskiego, ale im wyższy poziom, im trudniej. Dziękuję za tę Więc. odpowiedź. No, wiadomo, jeżeli nie ma specjalisty trenera w tym zakresie, to jest ciężko takiego piórkowca, tak jak mówisz, na dobrym, wysokim poziomie wyszkolić. Pan Artur Gwizdon dopytuje, jak zdrowie, w szczególności chodzi o plecy. Jest bardzo dobrze. Jest odszedłem od Bogorii, no ból pleców coraz mniej i coraz pojawia się ból. I ostatnio no, grałem w ostatni raz, przepraszam, zabolało mi to tylko w Białymstoku po Mistrzostwa Europy, gdy miałem problem od barku przenosiło się na plecy, potem na biodro, ale później już nie pamiętam, kiedy mi ostatnio bolało. To bardzo dobrze, oby tak dalej. Odpukać. Odpukać, tak jest. Odpukać. Pan Tomasz Płocek, czy uważasz, że Liga Polska jest z roku na rok mocniejsza? Pozdrawiam. Nie jest z roku co roku najmocniejsze. 2 lata, 3 lata temu było dużo mocniejsze. W tej chwili jest no, kilka klub tylko jest mocniejsze. Reszty klub ma tam kilku dobrych zawodników, ale raz przyjeżdżają, raz nie. Numer 2, numer 3 są no, nasi polscy zawodnicy. Więc ja uważam, ta liga jest coraz słabsza, ale Deja przychodzi, będzie już mocniejsza. Laura Milos pyta, ile muszą dzieci w wieku 11 lat trenować, żeby być tacy dobrzy jak w Chinach? Co najmniej 2 razy dziennie. Może być godzinę, może być półtorej, ale 2 razy dziennie. Myślę, że żeby dogonić Azjatów, najpierw ilość treningu trzeba mieć. No właśnie, bo mówimy zawsze, że Chińczycy trenują dużo, wiele godzin. I chciałem cię o coś zapytać, bo w naszej kulturze europejskiej, no jest Polska, jest Szwecja, są Anglicy, są Niemcy. Czy my w tej naszej kulturze europejskiej jesteśmy w ogóle w stanie dogonić Chińczyków? Bo nie wyobrażam sobie, żeby rodzic posłał dziecko w wieku powiedzmy 8-10 lat na, nie wiem, 2 treningi po 3 godziny dziennie. No, jeżeli chodzi o dzieci, myślę, że w klubie wystarczy trochę więcej trenować. Najważniejsze na początku są techniczne rzeczy, praca nóg, tak, i ruchy, i żeby zrozumiał, jak zagrać topspin i tak dalej, przebicie, serwis. To w klubie to można wykonać, nie musi wyjechać. Natomiast jeżeli chodzi o taki międzynarodowy, czy Europy, czy to goni Chiny, czy Azjatów, myślę, że to kwestia system treningu. Tak jak mówiłem w swoim programie, Prawda o tenisie, że Chińczycy, kupy ludzi po prostu są za plecami, pracują dla nich. Statystyki i trenerzy mają obowiązki tam robić co tydzień takie podsumowanie,
jak w tym tygodniu, a jak w tym miesiącu, jak pracował, co jeszcze brakuje jego stylu, jakim stylu się rozwijać. A Japończycy teraz 4-5, tak jak trochę tenisie ziemny, jeden zawodnik, lekarze, sparring partnerzy, trenerzy, no i jakiś dietetyk czy coś tam. Takie, każdy zawodnik ma taki jeden team. A więc u nas w Europie jest tak, że no znam w Polsce jak jest. U nas mamy budżet ograniczony, trener musi zająć dużo papierowych rzeczy, a zawodnicy musi sam po prostu robić to wszystko. Czasami no, niektórzy, wiem, że niektórzy zawodnicy taki ambitny jak Dyja, jak Bajor, czy tam jak Anna i Kasia Węgrzyn, one są bardzo ambitne, to robią takie rzeczy, a niektórzy zawodnicy mają inny charakter, to nie robią. I wtedy bardzo ciężko dogonić. Bardzo, Wspomniałeś. bardzo, bardzo, bardzo indywidualny. Tutaj w Europie jest bardzo indywidualny ten sport. A w Azji jest bardzo związany cała drużyna. Jeżeli na przykład ja pójdę, jadę na igrzyska, czy Deja, to cała kadra pracuje dla tych zawodników. A takie poświęcenie, no nasze polskie mentalność, ja uważam, że no nie ma. Każdy myśli bardziej o sobie, a nie o drużynę. Na przykład Malin w 2012 w Londynie. Malin pojechał po prostu, gotował dla tych zawodników, żeby oni mieli chińskie danie codziennie. Sam idzie na zakupy, sam gotuje dla nich. No to ciekawe, co mówisz, bo tego się nawet nie spodziewałem, ale to nic innego jak Team Spirit. I poza tym obecność takiego zawodnika gdzieś tam w boksie, czy nawet po turnieju, to też jest taka wartość bardzo dodana i bardzo fajna. Paweł Maniak prosi, żebyś powiedział coś więcej o swojej desce. O mojej desce. Tak. Moja deska jest no, pięciowarstwowe i są takie, no, są takie sztywne deski, bo czopiarzy, no, takie atakujące potrzebuje trochę szybszą deskę, natomiast też nie tracić kontrolę na topspinie, nad serwisem. Wiadomo, jak dużo karbony. Są takie karbonowe deski, to wtedy za szybka. Natomiast teraz sobie wymyśliłem i rozmawiałem z prezes Yinghe, żeby mi zrobił deskę też dwie warstwy karbon. Jeden taki bardziej na wierzchu, drugi karbon na środku, bo czuję, że coraz brakuje mi tej siły deski. Zagram 3 miesiące, już traci właściwości tej deski. Więc zobaczymy. Ta deska już prawie już zrobiona i myślę, że też niedługo będzie w Polsce i piórkowej, i europejskiej. No, będzie ciekawa deska. A jak kibice, zawodnicy, amatorzy chcieliby taką deskę kupić, to gdzie mogą się po nią zgłosić? Na Wandzi Shop na pewno można zadzwonić i napisać maila do mnie, albo osobiście na Facebooku do mnie można też napisać. No zawsze dam porady tych ludzi i mam też swoje sklepy internetowe i ludzie dzwonią do mnie o porady. To jest bezpłatnie. Także sami słyszeliście, jeżeli macie ochotę pograć takim sprzętem jak Gravanji, bo to nie tylko chodzi o deskę, ale pewnie też o okładziny, wbijajcie na Facebooka, na Vanji Shop, koniecznie zostawcie lajka i potem Vanji już się wami zaopiekuje i doradzi, jaki sprzęt będzie dla was najlepszy. A tak jak wspominał, nie tylko dla piórkowców się tam coś znajdzie, ale także dla tych, którzy grają uchwytem europejskim.
Także coś Wandzie na pewno doradzi. Pan Jarek Hołda, czy myślisz, że dojdzie do pewnej rewolucji w rozgrywaniu zawodów w czasie trwania pandemii? I jaki to będzie miało wpływ na zawodników? Chodzi o koncentrację, czas gry, gra bez publiczności. No, na pewno będzie bardzo przykry. Nie będzie kibiców, nie będzie ludzi. Teraz wiem, że piłka nożna jest chyba zakaz. Tenisowy też ostatnio było u nas tylko parę osób. To na pewno będzie smutno. Jeżeli gramy tylko dla siebie, to nie ma takiej emocji. Nie ma takiej emocji, nie ma takiej satysfakcji. Więc i nam na pewno przykro, bez kibiców, a jeżeli kibice nie zobaczy nasze gry, to też trochę pewnie też tęsknię za ten tenis na najwyższym poziomie. To wszystko zależy, myślę, że jeszcze miesiąc to wszystko przejdzie i wrócimy do normalnego życia. Oby tak się stało. Ping-pong z Łotoria. Co myślisz o wprowadzeniu systemu VAR do Superligi? VAR, to znaczy VAR. Powtórki dla sędziów. To, co mamy w piłce nożnej. A, okej, taki jak tenis ziemny, okej. Taki wideo challenge. Tak No, jest. myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Często zdarza się taki sposób, już mieliśmy takie 2-3 razy Superlizę. Ja przez jedną piłkę przegrałem mecz. No, moja psychika po prostu tak się rozgotowała, że już nie wytrzymałem. No i sędzia ma swoje racje, ja mam swoje racje i każdy widzi jak chce. Więc to jest bardzo dobry pomysł, myślę, że. Trzeba iść z duchem czasu, też się z Tobą zgadzam. Pan Tadeusz Świętorzecki, Wandzi, czy pamiętasz Dimę, który wcześniej grał w Dojlidach, teraz jest trenerem kadry Kazachstanu? Pamiętam. Dima taki z takim wąsem i z pekendą, a bomby. No, pamiętam. I byliśmy bardzo dobrymi kolegami. I parę razy byliśmy na piwie. Okej. A jedziemy dalej. Pan Tomasz Smolarek, dlaczego tak mało Chińczyków w światowej czołówce gra piórkowym stylem? Jakie są zalety tego stylu przy grze z zawodnikami ze stylem europejskim? Tak jak przypomniałem przed chwilą, ten chiński styl piórkowy jest bardzo trudny. Wychować taki zawodnik jak Malinek Suisin to jest kupa robota. Kupa robota. Grać taki styl średnie jest bardzo łatwo. Bo ten styl, po pierwsze, trzeba mieć bardzo dobry praca nóg, trzeba dobrze przewidywać piłki. I dobrze myśleć, gdzie no, zgadnąć psychika przeciwnika. No i też tutaj dużo pracy no, palców, które pale trzeba używać do backhandu, które pale do forehandu, które pale do serwisu. Więc takie małe szczegóły są bardzo, bardzo duże i bardzo ważne, niezbędne. Teraz jeszcze kilka pytań z naszej skrzynki od Marka Gudzelaka. Spotykasz się bardzo często z młodzieżą. Co takie spotkania ci dają? Po pierwsze lubię tą pracę, lubię swoją wiedzę podzielić i lubię dzieci i dzieci też mnie lubią i to daje mi takie fajne satysfakcje, też mi daje dużo doświadczenie. Myślę, że to doświadczenie, uczenie takich dzieci od zera. Nie jestem świetny, nie jestem najlepszy, ale też uczy się takie spotkania i też przypominam sobie, jak ja sobie zacząłem, jak w Chinach, jak widziałem, jak inni trenerzy szkolą, czy na filmików chińskie, więc ja bardzo chętnie, no, pomagam takich dzieci.
Pamiętam, akurat miałem okazję być wtedy w Ostródzie. Krzesza organizował taki turniej dla dzieci. Byłeś razem z Danielem Górakiem. 1000 dzieciaków, Daniel i Wandzi podeszli do stołu i zrobili no, niezły show. Ja pamiętam, że wy chyba z 20 minut autografy rozdawaliście i robiliście sobie zdjęcia z tymi dzieciakami. Także Tak, tak, tak. showmanami jesteście ekstraklasowymi. Dobrze, Marek Gudzelak dalej pyta. Spędziłeś w Jarosławiu 4 sezony. Jak wspominasz ten okres w swojej karierze? bardzo miło wspominam ten okres 4 lata w Jarosławiu. Marek jako kibic, myślę, że w Polsce nie ma taki kibic jak Marek. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiam. Jest wszędzie z nami, zawsze nam wspiera i było też bardzo profesjonalnie. No zawsze, no 3 razy, po 4 razy mieliśmy brązowy medal, ale bardzo profesjonalnie podchodzimy do meczu. Przed meczem oglądamy razem. Tak, Kamil Ciukiewicz przynosi laptop i oglądamy mecze i wspólnie znajdziemy taktykę. Więc jeden z najprofesjonalniejszych klubów, jaki znam. Miło się słucha takie rzeczy. Menedżera Kamila Dziukiewicza pozdrawiamy, bo zauważyłem, że też zaczął oglądać transmisję. I jeszcze Marek Gudzelak dopytuje, przez te kilka sezonów w Jarosławiu, jakiego zawodnika albo zawodników wspominasz najmilej? Najmilej. Witali, Żenia, no i Bartosz Such i Frolas, Robert Frolas. Tak jest. Tak. Dobrze. Pan Paweł Maniak. Gdyby nie tenis stołowy, to co byś robił w życiu? Nie wiem, może bym gdzie ziemię kopał. Skąd mam wiedzieć? Ale pływanie to był tylko krótki epizod i nie interesowało cię dalej. Tak. No myślę, że w Chinach bym został jako trener. To większość moich znajomych został trenerem w ośrodku. I niektórzy poszli do pracy do Urzędu Skarbowego. Większość do Urzędu Skarbowego i mają bardzo dobrze. No, w Urzędzie Skarbowym zawsze jest bardzo dobrze. Zawsze warto mieć tam przyjaciół albo kolegów. Pan Tomasz Godlewski, kolejne pytanie. Który z zawodników, Twoim zdaniem, ma trudny serwis? I czy dobry serwis to połowa sukcesu? O, tutaj w Polsce paru zawodników. Lewy, Tomasz Lewandowski, Paweł Chmiel, ja, no i kto jeszcze? No i Li Jung-in Czy ma bardzo. to połowa sukcesu? Dobry serwis? No, połowa na pewno, nie ma przynajmniej połowa, ale trzeba potem grać. Myślę, że no, 30% na pewno. Chyba, że ma się taki serwis, że już nie trzeba dalej grać, tylko kolejne podanie. Pan Szymon Twardowski, jak wygląda odnowa biologiczna, między innymi masaż sportowy, krioterapia, sauna na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce? Z jakich zabiegów korzystasz? Ja chodzę do sauny, ale krótko, nie mogę z tego korzystać, ale jacuzzi, masaż to korzystam i bardzo lubię. Szczególnie lubię takie po ciężkim treningu taki fajny masaż i nie tylko masaż, też nastawienie kręgosłupa. To jest czasami te kręgi my sobie nie zdajemy sprawy, są lekko krzywione i po takie nastawienie czuję się jak noworodzony.
Pan Paweł Osiński z Bydgoszczy, pozdrawiamy. Czy akupunktura pomaga? A właśnie, akupunktura też pomaga. Rozluźnia mięsień. Ostatnio we Wrocławiu korzystałem z 5 razy. To jest bardzo świetna metoda i polecam. Wanji poleca akupunkturę. Ja szukam dla Ciebie pytania, bo trochę tych pytań się pojawia. Dobra. Pan Damian Jóźwik, powiedz, jaki teoretycznie wygrany mecz przegrałeś? Na przykład prowadziłeś 3-0 i 10-7 w czwartym secie, a się nie udało. I dlaczego? Dwa mecze powiem. Jeden mecz to było z Hedżewenem na igrzyskach w drugim rundzie. 3-0 prowadziłem i przepraszam, i przegrałem 4-3. Kiedy miałem mecz bole i no, 3-0, 9-7. To jest wszystko kwestia głowa. Jeżeli zaczynasz myśleć o wygraniu, już o jestem blisko, może zagram na stół i on się pomyli, to zawsze jest druga strona. Wtedy przeciwnik wykorzystuje twoja ta słabsza strona i wtedy przegrywasz mecz. Drugi mecz z Sejwem, mecz o 16 mistrzostw Europy, o 16, 3, po 3 i 9-3 prowadziłem i przegrałem do 9. Więc ten turniej najbardziej mi bolało, bo następny mecz był z Jesus Cantero, które uwielbiam z nim grać, ja nawet z nim seta nie przegrałem. Też taki styl jak ja. No i potem o medal z Schlagerem. Z Schlagerem też ostatnio wtedy wygrałem na Champions League. I ten mecz wtedy właśnie myślałem tylko już o już tutaj o ósemkę, już o medal. I uciekło mi po prostu te 8 piłek bardzo szybko. I zmieniłem po prostu taktykę. Też nie wolno już zmienić wtedy taktykę, nagle nie trzymając swoją taktykę. Powiedzmy, serwuję tylko cięty pusty, na początku wygrywasz, potem nagle zmienisz boczny serwis. Myślisz, że on akurat łyknie, czy nie odbierze, to wtedy sam nagle przegrasz 2 punkty i wtedy już jest bałagan w głowie. A jeżeli odwrócimy sytuację, jaki taki twój najlepszy comeback pamiętasz, kiedy to ty byłeś w takiej sytuacji, że goniłeś? No było taki mecz na Praga Open, przegrywałem 10-1 w pierwszym secie i wygrałem do 11. I wygrałem 9 punktów pod rząd. I ten mecz potem wygrałem w pierwszym secie, później już zawodnik oddał. Ja chyba też bym oddał w takiej sytuacji. Pani Małgorzata Dudzińska, Wandrzej, jesteś świetny w szkoleniu dzieci. Nasze cię uwielbiają i czekają na kolejne spotkania. Pozdrawiam. Tutaj warto po naszym czacie, żebyś rzucił okiem na te komentarze. Wiele ciepłych słów pod twoim adresem. Pan Albert Świrta, Wandrzej, czy po zmianie piłeczek na plastikowe znaczenie chińskich okładzin jest mniejsze czy większe, czy raczej się nie zmieniło? Większy ten. Przepraszam, ja włączę światło, dobra? Bo słabo mnie widzi teraz. Także Wandrzej za chwilę wraca. No, jest dużo znaczenie. Też zauważyłem, że Koreańczycy zaczęli grać chińskimi układzinami na forehandzie. Ta piłka daje, wiadomo, daje już plastikowe, daje mniej rotację, więc chińską układzinę daje dużo przyczepność i więcej rotacji. I tutaj też Chińczycy myślę, że też dużo wygrywają takie małe rzeczy, serwis, odbiór i kontrataku, kontra topspin. I pan Albert dopytuje, co sądzisz o tym, aby Europejczycy zaczęli szkolić się w grze takimi okładzinami? Dobry pomysł, pod rozwagę? Myślę, że tak.
Myślę, że tak. I też wiele razy zaproponowałem niektórymi zawodnikami, ale oni nie mają zaufania i myślą, że ta układzina nie leci. I też niektórzy zawodników na przykład kupują chińską kładzinę, przyklejają do deski i ta piłka się nie odbija. A tak w ogóle nie trzeba się obawiać, dlatego że te kładziny są klejące, ona się kleje po jednym odbiciu, ale jeżeli pograsz 2-3 razy i dobrze stuningujesz, to wtedy przy topspinie leci 2 razy szybciej, myślę, że nie 2 razy, ale 20-30% szybciej niż Tenergi. Ciekawe spostrzeżenie. Pan Tomasz Smolarek, czy odwiedzasz czasami klub Odra Głoska? Czy myślisz, że ten klub może za jakieś 10 lat wrócić do Superligi, by sięgnąć po siódme Mistrzostwo Polski? No myślę, że ciężko, szczerze mówiąc ciężko. Chciałbym, żeby Głoska wróciła do Superligi, ale teraz myślę, że tam potrzebuje trochę czasu, potrzebuje taki dobry budżet, żeby powróciło. Może, myślę, że Piotr Chodorski tam jest na miejscu, też świetny zawodnik i trener. Jeżeli wyszkoli taki zawodniku po 10 latach, myślę, że jest możliwy. Myślę, że jest możliwy. Pan Paweł Osiński pyta, jak godzisz pracę we Wrocławiu i grę w Białymstoku? No właśnie, tutaj ciekawa rzecz, no bo Wandżi nie tylko jest grającym trenerem w Dolidach Białystok, ale też jest trenerem w AZS UE Wrocław, czyli klubie ekstraklasy kobiet, który ma w składzie m.in. dwukrotną mistrzynię Polski Natalię Bajor, czy siostry Węgrzyn, które coraz mocniej wchodzą w świat seniorski tenisa stołowego. Wandzie, jak ta współpraca wygląda z kobietami? No, nie jest łatwa. Nie jest łatwa. No, jak to kobiety, no, mają swój humor, ale z tymi dziewczynami chyba nigdy nie miałem problem. Bardzo mnie słuchają, bardzo mnie ufają. Trening z nimi to dla mnie to przyjemność. Swoje te umiejętności też bardzo chętnie im przekazuję. No i ty widać, że dziewczyny robią postępy na międzynarodowe, szczególnie no, z Natalią Bajor. No, już przedtem już pracowaliśmy chyba rok czy dwa. Już no, trzeci, czwarty rok razem współpracujemy, więc pierwszy trening zrobiłem plan, cel dla Natalii Bajor i ona wszystko zrobiła nawet jeszcze lepiej. A czy ty coś też wynosisz z tych treningów? Oczywiście, to tutaj z dziewczynami można normalnie grać. Wiadomo, że nie mają tyle sił, no, serwis mają trochę gorszy, ale jeżeli chodzi o taki trening, regularne ćwiczenie, wystarczające zupełnie, i też korzystam na to. Marek Gudzelak, ciekawe pytanie. Powiedz, czy gdybyś mógł cofnąć czas, to czy też byś przyjechał do Polski? Myślę, że jeszcze raz bym przyjechał i trochę bym inaczej może trenował, inaczej bym funkcjonował w swoim życiu. Inny sposób, na przykład bym trenował, żebym w swojej karierze było jeszcze lepiej. Jarek Klamut, tak jak wcześniej mówiliśmy, dużo zdrowia Jarkowi w dniu urodzin. Pytanie do ciebie, Wandzi, czemu większość Azjatów i nie tylko gra czarną okładziną na forehandzie? Zazwyczaj czarną okładzinę mają niebieski podkład. Tak, bo jeżeli niebieski podkład na czerwonej okładzinie, to jest taki wtedy fioletowy się robi i nie jest ładny,
A niebieski podkład na czarnym okładzinie bardzo pasuje. I tutaj tak naprawdę różnicy nie ma dużo, ale to jest, myślę, że to jest pod względem kolorystyka i żeby używać niebieski podkład. Ciekawe pytanie od prezesa Lotto Superligi Zbigniewa Leszczyńskiego. Czy myślisz o udziale w Mistrzostwach Polski w ping-ponga, bo masz mega potencjał. Graliśmy kiedyś razem sparring. Myślę, że mam jakieś pojęcie, bo byłem 9. na świecie. Zatem pytanie, czy ping-pong to twoja bajka i chciałbyś się sprawdzić w tej dyscyplinie? No, myślę, że można spróbować, ale ja na forehandzie, jak uderzam piłki, to nie mam problem. Najgorszy to jest backhandem. Wiem, że mój kolega Wang Shibo wygrał Mistrzostwa Świata i styl piórkowy. Ją gram takim stylem widelcem. No i wygrał. Może bym spróbował. Może bym spróbował. Ja zawsze w Andrzej też, jak mam okazję, czy rozmawiałem z Dyją, czy teraz z tobą, bardzo mnie interesują Igrzyska Olimpijskie. Dwa razy byłeś na Igrzyskach. Jakie to było dla ciebie wydarzenie? Coś fantastycznego, coś fantastycznego. Widząc, wchodząc do wioski olimpijskiej, i widząc tych najlepszych zawodników na świecie i tenisie stołowym, czy lekkoatletyce, czy siatkarze, i czujesz się po prostu, jesteś najlepszym, jesteś najlepszym wśród nich i liczysz się tutaj na świecie i walczysz o najważniejszy medal w swoim życiu. Też daje taką pewność siebie po igrzyskach, że po prostu startowałem lub wygrałem, tak, z kimś na Igrzyska Olimpijskie. To jest taki turniej, odbywa się co 4 lata. My nie mamy za dużo tych 4 lat na swoim życiu, ale więc ja wykorzystałem 2 razy i jestem bardzo, bardzo zadowolony i szczęśliwym w swoim karierze. Ustaliliśmy wcześniej, że jesteś specjalistą od debla. Ładnie powiedziałeś, że ten debel nauczył cię grać w singla. To ładne zdanie. Grałeś w swojej karierze z kilkoma partnerami. Wspominałeś o Lucku Błaszczyku, ale może z kimś innym najlepiej ci się grało? Dobrze mi się grało też z Tyron Woo, ten mały, ten Chorwat, pochodzenie z Chin. Tam też był medal Mistrzostw Europy. Tak, zrobiliśmy razem Mistrzostw Europy, też krzyczy, też tam zawsze musi coś swoje powiedzieć, więc chyba zauważyłem, że im mniejszy, im ma więcej zdań. No, żartuję. Z Danielem Górakiem dobrze mi się grało. Debla, no, wygraliśmy Białoruś Open. No, byliśmy też parę razy na Pro Tourach na podium. Czyli generalnie z wszystkimi partnerami, z tymi, z którymi zdobywałeś medale, grało ci się dobrze. A im ktoś więcej i mocniej na ciebie krzyczał, to jeszcze lepiej. Szybkie pytanie od Jagody Zawadzkiej. Na jakiej zawodniczce lub zawodniku najlepiej się wzorować, oglądać, naśladować? Chodzi o Polskę. Tu jest bardzo fajny temat. Tu nie można tak powiedzieć, że ja oglądam Wandziego, bo go bardzo lubię. Oglądam Deja i bardzo go lubię. Bo pierwsze trzeba znać swoim stylu. Swoim styl gry. Zawodnik do pewnego momentu trzeba już znać swoim stylu gry i tym się rozwijać. Powiedzmy, jeżeli gram dwie strony, mocny atak, to wiadomo, oglądać Jakub Dejas, tak?
Jeżeli ty dobrze blokujesz i czasami wybrane piłki zagrać kontratak, to oglądać Marek Padowski. Jeżeli ktoś lubi taką kombinację styl, tak jak ja, serwis, pierwszy, trzeci piłki atak, tak, taki odbiór różne sposoby, to oglądać Vandiego. Więc pierwsze to trzeba znać w swoim stylu. I jeszcze jedno pytanie od pana Jarka Hołdy. Wandzi, w jakim wieku rozpocząłeś swoją przygodę z tenisem stołowym? 7 lat. 7 lat. Szybka, 7 lat. konkretna odpowiedź. No cóż, Wandzi, tak jak obiecałem, godzina naszego czatu mija, szybko zleciało. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, że znalazłeś czas. Trzymaj się zdrowo i co? I do zobaczenia przy stołach w nowym sezonie Lotto Superligi. Tak, dziękuję za uwagi. Myślę, że moja odpowiedź, jesteście zadowoleni. Jeżeli ktoś ma prywatne pytanie, chodzi o technikę, jak szkolenie dzieci, zawsze może do mnie napisać, ja chętnie pomogę. Ja też przypomnę, jeśli chcecie pograć takim sprzętem jak Vanji, to polecamy Vanji Shop, znajdziecie na Facebooku na pewno, tak jak Vanji wspomniał. Doradzi, podpowie, tak żeby grało Wam się jak najlepiej, także zachęcamy do Vanji Shop. A ja, tak jak zwykle, na koniec zdradzę, kto będzie naszym gościem w piątek o godzinie 21:00, więc naszym gościem będzie kolega Wandziego, Daniel Burak. Ja, Wandzi, bardzo dziękuję. Dobrego Dziękuję. wieczoru Ci życzę i do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Hej.